Pracownicy Rafako w Raciborzu boją się likwidacji firmy i tym samym utraty pracy. W tle jest konflikt na linii Tauron-Rafako dotyczący problemów z blokiem 910 MW w Jaworznie. Niepokój jest. Oczywiście jest taki niepokój, strach, nie wiadomo co będziemy robić. 34 lata i nie wiem, czy nie będę szukał pracy. Pracownicy i związkowcy uważają, że cała sytuacja jest niejasna i wygląda na działanie w złej wierze. No proszę sobie wyobrazić, no wyrzuca ktoś pana z obiektu, prawda? Oczywiście my proponujemy jakieś tam, ponieważ to Rafako jakby projektowało ten kocioł, więc proponują jakieś sposoby naprawy, tak? Jak tutaj Rafako to widzi, po to, żeby zachować te wszystkie gwarancje. Wyrzuca się, bierze się tutaj firmę zastępczą do wykonania tych robót. No ale w tym momencie, proszę państwa, no, wyrzuca się zupełnie Rafako, nie ma na tym kontroli. To jak tutaj, jak to oceniać inaczej? Jak my to mamy oceniać tutaj? W piątek do siedziby Rafako w Raciborzu przyjechał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Podkreślał, że jego przyjazd nie ma podtekstu politycznego, a jedynie chce przyczynić się do nagłośnienia sprawy. Podczas przemówienia do pracowników Rafako zwrócił się także do premiera Mateusza Morawieckiego. Wygląda mi, że gdzieś na końcu chodzi też o jakieś poważne interesy i to nie są interesy Rafako. Na pewno. I że ktoś w tym gra też po to, żeby coś ugrać dla siebie i chodzi tu raczej o pieniądze. Także Mateuszu Morawiecki, jeśli umiecie zmusić członków zarządu różnych firm, tak jak wczoraj się dowiedzieliśmy, czy dzisiaj, że te 45 tysięcy potraficie tego haraczu wymusić, choćby od wiceprezesa Tauronu, odpowiedzialnego za strategię, żeby wpłacać na konto partii rządzącej. No to użyjcie tej władzy, nie żeby ten haracz ściągać, tylko użyjcie tej władzy, żeby oni podjęli decyzje, które pomogą uratować Rafako. Bo to jest wasz obowiązek. Przypomnijmy, początkiem stycznia Tauron zażądał od Rafako ponad 1 300 000 000 zł kar umownych i odszkodowania w związku z wadami bloku w Jaworznie. Do tej pory próby mediacji między stronami kończyły się niepowodzeniem. Ten blok, od niego zależy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Mieliśmy do czynienia już ostatnio z zagrożeniem blackoutami. Piłeczkę odbija też Tauron. W piątek władze Taurona Wytwarzanie podkreśliły, że nadal są otwarte na mediacje i chcą rozwiązać spór. Odniosły się także do pojawiających się w publicznej przestrzeni zarzutów, jakoby problemy z blokiem 910 MW mogły być spowodowane złej jakości węglem. Proszę zwrócić uwagę, z których miejsc zostało to pobierane. Oczywiście to było na podstawie postanowienia sądu. Tylko proszę państwa, skąd sąd ma wiedzieć, jakie miejsca poboru ma wskazać? Natomiast proszę państwa, Rafako, występując z takim wnioskiem, bardzo dobrze wie, jakie są normy i skąd ten węgiel powinien być pobierany, żeby być dać adekwatne wyniki. Ten węgiel, który jest spalany w bloku 910, jest również spalany w innych elektrowniach Tauronu. Czy słyszeli państwo o jakichś awariach w innych elektrowniach poważnych? No chyba nie. Czy powoduje szlakowanie? Każdy węgiel powoduje szlakowanie. Kolejna tura negocjacji na linii Tauron-Rafako zaplanowana jest na wtorek. Tragiczny wypadek w miejscowości Potępa koło Tarnowskich Gór. Policjanci podczas nocnego patrolu zauważyli uszkodzone barierki na moście biegnącym przez Małą Panew. Okazało się, że auto zjechało z drogi, przerwało barierki i wpadło do rzeki. Nie żyją dwie osoby. Straż pożarna przybyła na miejsce i wyłowiła ten pojazd na brzeg. Okazało się, że w środku znajdują się ciała dwóch mężczyzn. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził ich zgon. My jako policja w tym miejscu wykonaliśmy wszelkie czynności zabezpieczające ślady z tego miejsca pod nadzorem prokuratora, który polecił wykonanie sekcji zwłok. Policjanci zauważyli auto w wodzie około 2 w nocy. Prace na miejscu zdarzenia, trwające do późnych godzin porannych, prowadziło 11 zastępów straży z użyciem wyciągarki, łodzi ratowniczej i sprzętu hydraulicznego. Samochód ten wydobyto na brzeg tego koryta rzeki w celu weryfikacji, czy w tym pojeździe nie znajdują się jeszcze jakieś inne osoby poszkodowane i tutaj na szczęście nie było już dodatkowych osób. Ze względu na charakter tego zdarzenia na miejscu została zadysponowana też specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego celem przeszukania koryta rzeki. Policja pod nadzorem prokuratury ustala teraz przyczyny tego wypadku oraz tożsamość obu mężczyzn.
Senator Marek Plura walczy o życie. Trafił do szpitala w Katowicach 3 dni temu. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Senator od urodzenia cierpi na postępujący zanik mięśni. Porusza się na wózku inwalidzkim. Jego stan pogorszył się w nocy z wtorku na środę. Miały się do tego przyczynić powikłania grypowe i problemy z oddychaniem, podała Wirtualna Polska. 52-letni Plura jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków z regionu. Zaczynał jako katowicki radny, potem był posłem, europosłem, a od 4 lat jest senatorem. Od lat walczy też o śląską tożsamość oraz godność i poprawę życia osób niepełnosprawnych. Zamiast dostarczyć, zabrała do domu. 30-letnia listonoszka z Łazisk Górnych uzbierała w swojej piwnicy ponad 2600 niedoręczonych przez siebie przesyłek. Niektóre z nich otworzyła, bo była ciekawa, co jest treścią listu. Zgłosiła się do nas pracownica poczty, która zgłosiła, że ma podejrzenia, że jedna z listonoszek może ukrywać korespondencję, a wynikało to z tego, że do poczty zaczęły zgłaszać się zarówno prywatne osoby, jak i przedstawiciele miejscowych instytucji, że nie ma oczekiwanej korespondencji. Policjanci pojechali do domu tej kobiety. W mieszkaniu 30-letniej łaziszczanki znaleźli ponad 2600 przesyłek. Aż 279 z nich było otwartych, a w środku były m.in. karty bankomatowe, wezwania z Wojskowego Centrum Rekrutacji, wyroki sądów czy pisma z ZUS-u. Oprócz listów policjanci znaleźli w mieszkaniu 30-latki także ponad 30 działek amfetaminy. Listonoszka została objęta policyjnym dozorem, grożą jej 2 lata więzienia. Gminy alarmują. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są potrzebne. Bez ich udziału zagrożonych jest wiele ważnych inwestycji. Znaczenie środków unijnych istotne jest o tyle, że to fundusze bezzwrotne, nie wymagające wkładu własnego. Miasta i gminy zmagają się z dużymi ubytkami finansowymi, chociażby wskutek spadku przychodów z podatku PIT, rosnącej inflacji czy wzrostu kosztów obsługi długu. Co istotne, aby do samorządów pieniądze z KPO mogły trafić, konieczne jest rozpoczęcie planowanych i zaakceptowanych inwestycji. Przedstawiciele Związku Miast Polskich wskazywali dziś w Cieszynie, jakie inwestycje w ich miastach są zagrożone. Mówimy tutaj przede wszystkim o zakupie taboru autobusowego, elektrycznego, który został już dobrany, wybrany. No i czekamy teraz na to, żebyśmy mogli te środki, te autobusy zamówić. To jest kolejny etap, bo już 2 takie autobusy plus stacja ładowania zostały w Cieszynie zbudowane, więc jesteśmy przygotowani do rozwijania tej sieci i oczywiście jesteśmy przygotowani również z 16 obiektami miejskimi, na których miałyby być zainstalowane, przeprowadzona termomodernizacja i też zainstalowana fotowoltaika. Jeden projekt to dotyczy perły, można powiedzieć, Tychów, jaką jest Jezioro Paprocańskie. To jezioro niestety boryka się z dużymi problemami, chodzi o zakwity sinic. Mamy gotowy projekt, gotową dokumentację na rewitalizację tego jeziora. To jest aż 50 milionów złotych i wiadomo, że bez tych pieniędzy z KPO nie mamy żadnych szans, aby to jezioro po prostu uzdrowić, wyleczyć. A jest to jezioro, które służy nie tylko mieszkańcom Tychów, ale tak naprawdę całej metropolii. Ubytki największe są właśnie w miastach, bo te budżety nasze były tak zbudowane, że to głównie w miastach, w tym zwłaszcza w miastach na prawach powiatu, głównym dochodem był udział w PIT-cie. Cena netto energii elektrycznej wzrosła dla nas netto 4,8 raza, czyli o 480%. Cena gazu 4,3 raza, tylko w ciągu 2 lat. Cena hurtowa oleju opałowego, skoro sporo kotłowni w miastach jest na oleju opałowym, 3-krotnie. Jeżeli zostanie załatwiona w sensie legislacyjnym kwestia praworządności i pójdzie do Komisji Europejskiej zgłoszenie, że sprawa została załatwiona, komisja sprawdzi, czy to się zgadza z tym, co rząd uzgodnił z komisją, a rząd uzgodnił z komisją wszystko. Jeżeli to jest to samo, to wtedy komisja da zielone światło na rozliczanie poszczególnych inwestycji i wtedy zależy od tego, ile Polska przywiezie kamieni milowych z innych spraw. Z tego, co rząd mówi, to ma gotowych około 30 kilka już zrealizowanych działań. Jeżeli rząd porozumie się z Komisją Europejską na przełomie stycznia, lutego, jest szansa na pierwsze wypłaty środków jeszcze w tym roku.
Inwestycje realizowane w ramach KPO muszą być zakończone i rozliczone do końca 2026 roku, stąd czasu na podejmowanie decyzji jest coraz mniej. Dziś to nieużytkowany budynek niemal w samym środku lasu, jednak w ciągu dwóch najbliższych lat ma się to zmienić. Już w 2025 roku w willi Chruszczowa w katowickiej Ligocie powstanie Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej. Zarządzany przez Lasy Państwowe teren został przekazany Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Chodzi o to, żeby jak najwięcej rzeczy można było robić w trybie takim ambulatoryjnym. Także to jest głównie idea, żeby tutaj stworzyć właśnie odpowiednie specjalistyczne gabinety fizjoterapeutyczne. A z drugiej strony to, co jest oczywiście ważne, bo zapewniliśmy nadleśnictwo, że będziemy prowadzić działalność statutową. Tutaj także będzie świetne miejsce do nauki fizjoterapii. Charakterystyczny budynek już w latach 70. służył medycynie. Do 1995 roku funkcjonował tam szpitalny oddział dziecięcy. Nowa placówka, która ma powstać, będzie służyła małoletnim pacjentom wymagającym rehabilitacji w trybie dziennym, na przykład po leczeniu onkologicznym. Wizualizacja przedprojektowa zmodernizowanej willi powstawała w uzgodnieniu z Lasami Państwowymi. To jest kilkadziesiąt arów. To jest w większości tutaj budynek, którym istnieje, ale też jest kawałek lasu, część ogrodzona. I jest w umowie zawarte, że ten teren i charakter leśny będzie zachowany. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszy adaptacja budynku, jednak władze uczelni przekonują, że stanie się to jeszcze w tym roku. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 27 milionów złotych, z czego ta w obrębie samej willi to blisko 23 miliony. Chcemy zabezpieczyć wszystkich, którzy są leczeni w oddziałach i wymagają tego w oddziałach hematologii i onkologii dziecięcych w województwie śląskim. Obecnie to są trzy oddziały. Mamy nadzieję, że dzięki Ministerstwu Zdrowia uda się doprowadzić też w najbliższych latach do tego, żeby powstało jedno centrum hematologii i onkologii dziecięcej. To tych pacjentów szacujemy, że to jest taka pula około 200, które będą jakby ciągle tego wymagały. Poza fizjoterapią dzieci chore onkologicznie będą mogły korzystać w willi również z terapii zajęciowej, sali integracji sensorycznej czy sali doświadczania świata.